Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Kozłowski. Mieszkam na Białołęce, dokładnie na Żyraniu. Mój rocznik to jest 1967, a dom, w którym mieszkam od urodzenia 1927. I powiem Wam, że pamiętam ten Żerań, tą Białołękę doskonale, a najdoskonalej pamiętam Żerań. Pola, łąki, zające, kuropatwy, masa zieleni, masa drzew, czyściutko, pachnąco. Mogę powiedzieć krótko. Żerań i Białołęka to jest jeden wielki syfilis. Pamiętam pierwsze wybory samorządowe, to chyba był początek lat 90. Nigdy nie otrzymaliśmy my, mieszkańcy, pomocy od żadnego z ugrupowania, czy to partyjnego, czy bezpartyjnego. No może z wyjątkiem Razem dla Białołęki w poprzedniej kadencji. Może to w tej było, już nie pamiętam. Chyba to w tej też było. Troszeczkę nas zaczęli wspierać w walce ze smrodem i z zatruwaniem, jakie odbywa się z ulicy Zarzecze. To jest smród padliny pomieszanej z gównem. To jest taki smród, który mamy tutaj od kilkunastu lat. I nikogo to nie interesuje. Ci, którzy powinni bronić nas, bronią, żeby ten smród dalej cały czas się rozpościerał. Smród padliny i gówna. Oczywiście powiedzą Wam radni, powiedzą, to nie my, to miasto, a miasto powie, to nie my, to rząd, bo tak cały czas, będąc kiedyś przewodniczącym Rady Osiedla Żerań, organizowałem też wybory ze świętej pamięci Waldkiem Puszem. Co ciekawe, że część z nas miała po kilkaset głosów i nie wchodziła, a wchodzili ludziki, którzy mieli po kilka dziesiąt, nie powiem po kilkanaście, a po kilkadziesiąt głosów i wchodzili, no bo było robione to dątem. Co tu się w ogóle zdarzyło, powiedzmy od momentu, kiedy powstały pierwsze samorządy? No więc nastąpiła całkowita degeneracja tej części dzielnicy, w ogóle, znaczy tej dzielnicy w ogóle. Rżnięcie, karczowanie, meliorowanie, to co się stało od kolektora żerańskiego w dół aż do końca wyspy, który już nie jest wyspą. Ja w swojej trzeciej książce to dokładnie opisałem, aczkolwiek jeszcze tej trzeciej nie wydałem, bo muszę już pewne rzeczy uzupełnić. Książka będzie nazywała się Moja Wisła. W ministerstwie protestowałem, protestowałem u radnych, protestowałem w mieście, wszędzie. Od momentu, kiedy zobaczyłem na czym to wszystko polega, że tak naprawdę 100% ludzi ma to głęboko w czterech literach, powiedziałem sobie, jakie to ma sens. Ja nie mówię o walce, bo walka zawsze ma sens. Nawet jak przegramy, to walka ma sens, bo wtedy odchodzimy, powiedzmy, czy z zaświaty, czy odchodzimy z pokonani, ale z podniesioną głową. Ale ocieranie się o ten brud, ludzki brud, o to robactwo, które zawsze będzie robiło przeciwko człowiekowi. Ale oczywiście na afiszach będą krzyczeli, my jesteśmy z Wami, my Was kochamy, a w ogóle to byśmy Wam zrobili lepiej niż wiadomo kto. Nie. Po owocach ich poznałem i ja ich znam, ja nawet nie chcę z nimi rozmawiać. To są partnerzy niegodni do jakiejkolwiek rozmowy. O czymkolwiek. To nie są ludzie do rozmowy. Nikt nigdy z radnych nam nie pomógł. Jedynie dwa razy byli na proteście ludziki z Razem dla Białołęki. Miałem w ogóle nie iść na wybory. Ale dzwoni do mnie sąsiadka i mówi, panie Piotrze, tu jest spotkanie. Mówi, pani Izo, no ale tego, tamtego. I coś tam powiedziała Mateusz Senko. A ja przemiałem sobie chłopaka, bo to był człowiek, który, on coś robi. On nie będąc radnym, to on robi więcej dla Białołęki, jak oni razem wszyscy mając legitymację do tego. A my nie, to przyjdę, no przyjdę. No, jak już go pamiętam, taki krótki, jak poszliśmy do kolejnego śmieciarza, on tam chciał zrobić kruszenie betonu. Słuchajcie, tu na jednej ulicy są cztery firmy śmieciowe. Po przeciwnej stronie jest firma śmieciowa. A jeszcze tego chcieli zrobić. Słuchajcie, jakiś puszczałem film. Jak jest zatruta Białołęka. Jesteśmy w dzielnicy Białołęka,
A dokładnie na żeraniu. Kolor. Co to jest za substancja? Jak Państwu powiem, co to jest za substancja, to i tak mi nie uwierzyć. Ja w ogóle tu nie powinienem przebywać, bo ja się troszeczkę obawiam swoje zdrowie. Ta substancja jest emitowana wraz z wodami gruntowymi. Nie wiem, na jaką odległość przenikają takie wody, ale myślę, że może być to kwestia nawet kilometrów. Wielu kilometrów. Co się znajduje w tej substancji? Powiem Państwu, ale już w innej scenerii troszeczkę, bo nie chcę tutaj za długo przebywać, bo nie chcę załapać po prostu jakiejś zagranicznej, tropikalnej, egzotycznej, orientalnej choroby. Po prostu nie chcę. Jakie szalbierstwa były robione, żeby to ukryć? Wody gruntowe mamy zanieczyszczone, powietrze mamy zanieczyszczone i nikogo to nie interesuje. Jedynym człowiekiem, który zaczął walczyć z tymi smrodami, to był Mateusz Senko. Takich bolączek tutaj jest kilkanaście. Sprawa na przykład ulicy Konwaliowej, gdzie od początku lat 90. non-stop ciężarówki wjeżdżają w strefę zakazu. Non-stop. Mili, ja mogę Wam z pierwszej swojej książki przeczytać, jaką ja walkę podjąłem. Sprawa rozpoczęła się na początku lat 90. XX wieku. Policja została zawiadomiona o nagminnym łamaniu przepisów drogowych na starej ulicy, przy której stoją przedwojenne domy. Ulica ta pokryta jest rylinką, bardzo zniszczoną. To było wydane przed 2015 roku, także wtedy to ona nie była zniszczona w porównaniu z tym, co teraz się dzieje. Przejeżdżające ciężarówki, niejednokrotnie władowane po brzegi, wprawiają domy w nieprawdopodobne drgania. Skutki wibracji to popękane elewacje i ściany we wszystkich domach i hałas, co w bardzo poważnym stopniu obniża standard życia. Czasami nocne przyjazdy budzą domowników, bowiem łóżka również podskakują. Kałuże zalegujące na nieskanalizowanej ulicy wielokrotnie były przyczyną ochlapania pieszych podczas przejazdu ciężarówką. Teraz jest rok 2014. No to z książki. Minęło 17 lat, a sprawa do tej pory nie została załatwiona. Setki pism, setki rozmów, setki telefonów, zwrotne pisma z urzędów, z policji i kwas. Żadnych rezultatów. Policja nie umie, nie chce. A teraz jest rok 2024 i nadal ta sprawa nie jest załatwiona. Sprawę tę przedstawiłem urzędowi dzielnicy, czyli wszystkim radnym, bezradnym, kilku kadencji, burmistrzom i wszystkim wiceburmistrzom, kilku kadencji, naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa, Infrastruktury, Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska, Spraw Obywatelskich, a także komendantowi głównemu Policji, komendantowi Komendy Stołecznej Policji, naczelnikowi Ruchu Drogowego w Warszawie, komendantowi Komendy Rejonowej Policji, komendantom zmieniali się komisariatu w mojej dzielnicy, dzielnicowym i zwykłym funkcjonariuszom, następnie dyrektorom Biura Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Biura Drogownictwa i Komunikacji w Warszawie, Centrum Skargowemu na Rysiej, prezydentowi Warszawy i ich zastępcom. Powinno być i jego zastępcą chyba. Najwyższej Izbie Kontroli, Zarządowi Dróg Miejskich, Radzie Powiatu, Radzie Warszawy, Radnym Rady Warszawy, Straży Miejskiej i wielu, wielu innym nierobom. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mili, ta sprawa będzie już miała chyba ze 30 lat i dalej jest nierozwiązana. O czym my w ogóle mówimy? O jakim urzędzie? O jakich radnych biorą pieniądze i nie robią nic? Oprócz tego, że w Białołęce jest jeden wielki smród, syfilis, hałas, smród padliny i gówna. Kłusownictwo się szerzy, wędkarskie. Od kiedy pamiętam, jak byłem dzieckiem. Cały czas to kłusownictwo jest. Śmieci nad wodą jest tyle. Butelek oczywiście część jest przenoszona z wodą po wyższej wodzie, część przez wędkarzy, część przez turystów. Ci, którzy bardzo często chcą zostać radnymi, nagle zbierają śmieci. Ja zbieram śmieci zawsze, kiedy jestem nad wodą.
czasami dwa razy do roku dzwonię do pana naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. Teraz już chyba nie ma ochrony, no bo to nawet dobrze brzmi, nie można mieć ochrony. I mówię, będę zbierał śmieci i wystarczy, że będę zbierał tutaj, jak jest szlaban RZGW. 30-40 worków z takiego kawałka 20-30 metrowego. I tak można co roku. Kto tego pilnuje? Nikt tego nie pilnuje. A nawet jak założą kamery, kto będzie tego pilnował? Nikt nie będzie tego pilnował. Bo kamery mają być po to, żeby były. Pan burmistrz powiedział, że wszystkie popioły są wywiezione. Mili, żadne popioły, to, że część popiołów została wywieziona, to nie znaczy, że te popioły są wywiezione. I zobaczcie, ci ludzie, oni, ludzie, którzy kierują dzielnicą, kierują miastem, kierują państwem, oni nie mają pojęcia i oni wypowiadają się o rzeczach, a tak naprawdę jest odwrotnie, jak oni mówią. I tak jest ze wszystkim. Dlatego podkreślę jeszcze raz. Nie mam ochoty rozmawiać z żadnymi radnymi, z żadnymi urzędnikami. Mogę ich tylko wydrwić, obśmiać i jeszcze coś, bo to nie są partnerzy do jakiejkolwiek rozmowy. To jest dla mnie poniżej dna. Także miałem nie iść w tę niedzielę na wybory, ale dla mojego sąsiada Michała Piekarskiego i dla człowieka, który bardzo dużo robi dla Białołęki i no, dla Żerania, powiedzmy też, przede wszystkim dla Żerania, to pójdę zagłosować. Mimo że uważam, że Żerania nie ma, Żerania jest stracony, zabrudzony, zbrukany. Jeden wielki, po prostu śmietnisko. Mam nadzieję, że pan Mateusz i mój sąsiad zostaną wybrani. Który by z nich nie był wybrany, będzie miał ze mną, dlatego że będę od takich ludzi będę wymagał. Z takimi ludźmi mogę rozmawiać, bo reprezentują jakiś poziom. Ja nie mówię, że mają załatwić sprawę, bo są. Ja wiem, co. Ja wiem, słuchajcie, ja wiem, co to jest beton urzędniczy. Przed chwilą wam to cytowałem. Wiem, co to jest beton urzędniczy. I nie tylko na tym poziomie, ale na poziomie wyższym. Bo też kiedyś delegowali mnie na posła i bawiłem się partyjnie, bawiłem się z tymi. No nie będę tu używał słów, żeby się YouTube nie czepiał, bo ma to przejść do większego grona, niż do mniejszego. A YouTube i Facebook nie lubią wulgaryzmów, czyli takich słów, jakich właśnie powinienem co drugie słowo tutaj używać. Zatem nie mógłbym powymieniać tutaj draństwa na tym terenie, kilkadziesiąt draństw. Ale jak będę wymieniał każde, to się rozmyli. Co jest dzisiaj najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby dalej nie zatruwali naszych wód gruntowych, żeby przestały nam śmierdzić gównami i padliną, żeby nie rozwalali dalej naszych domów, ciężarówki, żebyśmy się czuli bezpiecznie, bo jest bardzo niebezpiecznie. Są napady, są bardzo, bardzo jest od momentu, kiedy sprowadzili nam tutaj repatriantów nam nie sprowadzili, a sprowadzili nam obcych i od tamtej pory jest po prostu strasznie, strasznie jest. Ja akurat się nie boję. Bardziej, znaczy, nie to, że się nie boję, bo znam przypadek, gdzie mój serdeczny przyjaciel, doktor prawa, bronił człowieka, do którego domu padł bandyta i zaczął bić jego żonę, po czym ten bandyta wyszedł, za chwilę wrócił, znowu wyłamał drzwi i znowu zaczął bić tego człowieka i żonę, po czym jak bił tę żonę, to ten mąż pobity wyciągnął nóż z kuchni i go dźgnął, więc dostał 4 lata. Ale ten poszkodowany dostał 4 lata, a co dostał ten bandyta, który wszedł i napadł dwukrotnie w ciągu tej samej godziny? Małżeństwo. Nie dostał nic. Zatem, mili, nie mówmy o jakiejkolwiek prawie w tym kraju na poziomie krajowym, na poziomie dzielnicowym. A mogę jeszcze wam powiedzieć, że pewien student, który chciał, miał długi hazardowe, i sprzedał kilkadziesiąt telefonów lipnych, dostał 18 lat.
Mili, o jakim państwie my mówimy? Czy my mówimy o państwie prawa, czy o państwie stalinowskim, czy o państwie hitlerowskim? O jakim państwie my mówimy? Jeżeli od 30 lat nie można zrobić porządku z ulicą, z ciężarówkami, jeżeli od 12 czy 13 lat śmierdzi padliną i gównem, rozlewane to jest, przecież to jest cała tablica Mendelejewa, tam są, słuchajcie, przybry, tasiemce, grzyby, nicienie, metale ciężkie, cholera, różne syfilisy, jest w osadach pościekowych, to osady pościekowe tak śmierdzą. Ja akurat się na tym troszeczkę znam. Jeżeli nie można z tym zrobić porządku, to proszę wybaczyć, ale tu nie mówimy w ogóle o jakimkolwiek państwie. Jeżeli ktoś dostaje 800 milionów na stworzenie firmy, która ma badać wirusy i przebadała, nie wiem jak do tej pory, ale jeszcze nie tak dawno, ten człowiek przebadał 16 osób, tak? 800 milionów mili, ukradnięcie rolkę papy, no może papy nie, ale no rolkę jakąś, która jest warta powyżej tam 800 czy 900 zł, to macie pudło. No chyba, że będziecie mieli metrykę nie polską, to wtedy jako będziecie, nie będziecie wtedy traktowani jako podludzi. Mili, dziękuję Wam.